Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wielebni księża, chciałam dzisiaj rozpocząć ten temat nasz, Królestwo Boże w Polsce, w nauczaniu błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, od takiego skrótu, spojrzenia skrótowego na całą jego długoletnią posługę duszpasterską. Kardynał Stefan Wyszyński w całym nauczaniu mocno podkreślał, że Polska ma być Królestwem Chrystusa. Był zatroskany o zbawienie wiernych powierzonych jego pasterskiej pieczy. Czyli przypomnijmy, ponad 90% społeczeństwa było wówczas ludźmi wierzącymi. Przypominał o tym w kazaniach, przypominał o tym w przemówieniach okolicznościowych do różnych grup, spotykając się na Miodowej, na Jasnej Górze, spotykając się na przykład z akademikami po mszach świętych w zakrystii Kościoła Świętej Anny. Jednocześnie mówił o tym w rozmowach, jakie toczył z przedstawicielami władz. Czyli mówił o obowiązkach chrześcijanina wobec Jezusa Chrystusa, Pana i Władcy Wszechświata oraz mówił o obowiązkach ludzi sprawujących władzę. Niełatwo było w tamtych czasach budować Królestwo Chrystusowe. Niełatwo było w Polsce po II wojnie światowej budować Królestwo Chrystusowe. W rzeczywistości, w którą wkraczało państwo komunistyczne, w rzeczywistości, w którą wkraczało państwo ateistyczne, bez Boga, wychowanie bez Boga. I mimo tego wierni stanowili 90% społeczeństwa, więc było do kogo przemawiać. Było kogo nauczać, a wierni słuchali prymasa i od księdza prymasa i odpowiadali. W wykładzie już w Poznaniu, tuż po wojnie w 1947 roku, jeszcze jako arcypasterz diecezji lubelskiej, biskup Stefan Wyszyński ukazał młodym Polakom prawdziwą wartość chrześcijańskiej nauki. I mówił wtedy tak. Wśród nieustannych deklamacji o zdobyczach społecznych możemy ulegać złudzeniu, że wszystkie one są owocem przemian społecznych. Tymczasem wszystkie czerpią z podstaw naszej ery chrześcijańskiej. Nauka Chrystusa ma charakter nie tylko jednoczący człowieka z Bogiem, ale wiążący ludzi między sobą. Wskazuje niebo, prowadzi doń, ale przeznaczona dla ludzi żyjących na ziemi, nie odrywa ich od ziemi. Omawia i ocenia warunki i potrzeby bytowania na ziemi. Dlatego u wrót człowieka do lepszego ustroju stanąć musi Chrystus społecznik. Wnioski z tego całego nauczania księdza prymasa to takie, ponieważ chrześcijanie żyją w konkretnej rzeczywistości społecznej, powinni dawać świadectwo wobec świata. Przepoić wartościami religijnymi najpierw życie osobiste, potem osobiste prywatne, potem społeczne, a nawet polityczne. Te zasady przypominał prymas tysiąclecia w latach 50., 60., 70. Ludzie w każdej dekadzie doświadczali nienawiści, niesprawiedliwości. Ratunkiem pozostaje królowanie Jezusa Chrystusa, które trzeba rozszerzać na ziemi. I to jest rola również świeckich. Ratunkiem pozostaje królowanie Chrystusa. I wiemy z prefacji mszalnej na uroczystość Chrystusa Króla, że to królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Powołując się właśnie na tę prefację, ksiądz prymas mówił, że może takie królestwo zaistnieć tu i teraz,
wśród nas, kiedy rzeczywiście obierzemy Chrystusa Królem życia i wprowadzimy zasady chrześcijańskie w swoje życie. Tutaj dotykamy koncepcji, idei pomocy, służby społecznej, pomocy jedni drugim i rozumienia Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa. Tego Kościoła, o którym tak opisał je święty Paweł w swoich listach, a później ksiądz prymas często powoływał się na encyklikę Piusa XII. I tak nauczał ksiądz prymas Wyszyński do roku 1981, do końca swojego pasterzowania, przypominając, że chrześcijanie mogą zmienić świat przez sprawiedliwość zaślubioną z miłością. Mogą dać światu wiele wartości, a obowiązkiem Kościoła jest obrona praw bożych i naturalnych. W nauczaniu arcybiskupa Warszawy i Gniezna mocno wybrzmiała ta prawda, że nauka Chrystusa powinna przenikać wszystkie przejawy życia społecznego. Ludzie w Polsce rozumieli księdza prymasa, odpowiadali na jego apele, tutaj mam kilka przykładów, pomagali jedni drugim i na przykład członkowie ruchu apostolskiego Rodzina Rodzin. W 1959 roku taki ruch duszpasterski już zaistniał w Kościele Polskim i to właśnie w tych warunkach państwa zniewolonego. Ksiądz prymas informował o tej inicjatywie ludzi świeckich w Warszawie, która polegała na niesieniu pomocy licznym, wielodzietnym rodzinom. I teraz cytat krótki. Jest to warszawska inteligencja i ludzie prości, tak zwana rodzina rodzin. Pracuje ona w takiej wspólnocie modlitwy, pomocy i ofiary, że często rodzina trzydzietna wspiera czwarte czy piąte dziecko innej rodziny i troszczy się dla niej o ubranko, książki i inne rzeczy, czyli konkretna pomoc. Jako pasterz milionów wiernych w Polsce i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz prymas wołał o obronę wolności osoby ludzkiej, wolności sumienia, myśli, woli, serca. Upominał się o wolność wychowania młodych ludzi, o wolność opinii, wypowiadania swoich sądów, o wolność wyboru pracy, studiów, o wolność noszenia krzyża na piersiach oraz jawnego uczestnictwa w życiu Kościoła, przyjmowania sakramentów świętych. To państwo wiedzą najlepiej, że nie zawsze można było posłać dzieci do pierwszej komunii świętej, ochrzcić. Często czyniono to potajemnie. W ten sposób upominał się o prawa osoby ludzkiej, prawa rodziny, prawa społeczne, czyli o budowanie Królestwa Bożego w Polsce. I spójrzmy na najwcześniejsze lata tej jego posługi. Na początku, w lipcu 1951 roku, w trudnych czasach stalinowskich, Konferencja Episkopatu Polski z jej przewodniczącym ogłosiła orędzie o poświęceniu narodu polskiego Boskiemu Sercu Jezusa. Księża biskupi byli zatroskani o byt doczesny, moralny. Prosili wiernych o przygotowanie duchowe do poświęcenia ojczyzny temu, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Orędzie było wyznaniem wiary księży biskupów w to, że Jezus Chrystus, i tu cytat, jest dla nas nie tylko historyczną postacią, ale prawdziwym Bogiem i człowiekiem, odkupicielem i królem całej ludzkości. Księża biskupi już wówczas pisali, że przez to uroczyste poświęcenie narodu pragną, by wszystkie dziedziny życia naszego, zarówno prywatne, jak publiczne, były urządzone według zasad Jezusa Chrystusa. I również w późniejszych czasach biskupi polscy pod przewodnictwem prymasa Wyszyńskiego kilkakrotnie pisali do wiernych listy pasterskie na uroczystość Chrystusa Króla. Przypominali o tym historycznym akcie z 1951 roku.
chcieli, by był on nadal aktualny, ale jednocześnie wzywali konkretnie do niesienia pomocy bliźnim, przezwyciężania w sobie wszelkiej nienawiści, otwarcia serc na miłość społeczną, uwrażliwienie na drugiego człowieka. Czyli tak naprawdę kształtowali cnoty chrześcijanina, postawy. Potem przyszedł czas non possumus i uwięzienie księdza prymasa. Opatrzność połączyła tę uroczystość Chrystusa Króla z ważnymi wydarzeniami właśnie w więzieniu. To tylko 3 lata, ale ja przypomnę tak pokrótce. 28 października 1955 roku w Prudniku Śląskim arcybiskup Wyszyński odprawiał nowennę ku uczczeniu Chrystusa Króla. I właśnie na zakończenie tej nowenny dowiedział się o złagodzonych warunkach więzienia, że zostaje przewieziony do klasztoru w Komańczy. To święto właśnie wówczas w 1955 roku odprawiał w Komańczy i przypomnę, zacytuję tutaj, w jakich warunkach. To są zapiski promemoria. Msza święta przy normalnym ołtarzu, z prawdziwym portatylem, wśród normalnych ludzi śpiewających w sposób swobodny pieśni. Śpiewam Bogu dzięki za wszystko, co było, wyrażając gotowość na wszystko, co będzie. Ponieważ nie wolno mi czynić wystąpień publicznych, dlatego uroczystej sumy mogłem wysłuchać na chórku kaplicznym. Radowałem się widokiem modlącego się ludu Bożego, który doślicznie przybył na nabożeństwo. Za wielką łaskę poczytuję sobie, że mogę brać udział przynajmniej w tej formie, we wspólnym hołdzie Królowi wieków, nieśmiertelnemu i niewidzialnemu Bogu. Rok później, w 1956 roku, dokładnie rok później, napiszę w pierwszym akcie urzędowym po powrocie z Warszawy, bo właśnie wrócił w święto Chrystusa Króla i w telegramie do Ojca Świętego Piusa XII wymieni tę uroczystość. Wróciłem do Warszawy i objąłem z powrotem rządy mojej archidiecezji święto Chrystusa Króla w 5. rocznicę poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Wierny Kościołowi Rzymskiemu przesyłam Ojcu Świętemu synowskie uczucia głębokiej czci. Niektórzy powiedzą o tych dwóch wydarzeniach więziennych, że to zwykły zbieg okoliczności, a ludzie wierzący zauważą w tych wydarzeniach najpierw gorliwe przygotowania do uroczystości Święta Chrystusa Króla, nowennę, a później przeżywanie ich i odpowiedź samego Pana Boga na modlitwy człowieka oddanego właśnie sprawie Bożej. I później powrót z uwięzienia. Ksiądz prymas po powrocie cały program pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce związał z realizacją ślubów jasnogórskich narodu polskiego. Ślubowania napisane przez niego w Komańczy, ale złożone przez cały naród, stały się fundamentem rzeczywistego budowania Królestwa Bożego w naszej Ojczyźnie. Był to program po pierwsze pracy społecznej, ale również odnowy moralnej i duchowej. W ślubach jasnogórskich one są często przywoływane, ale ja teraz przypomnę, co przyrzekali nasi przodkowie. Strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Stawać na straży budzącego się życia. Stać na straży nierozerwalności małżeństwa. Bronić godności kobiety. Czuwać na progu ogniska domowego, umacniać w rodzinach królowanie Jezusa Chrystusa. Bronić czci imienia Bożego. Szczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii. Wychowywać młode pokolenie wierności Chrystusowi. Usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci żyły w miłości i sprawiedliwości, zgodzie i pokoju, aby nie było pijaństwa, rozwiązłości. Dalej, zdobywać cnoty. Przyrzekali wyrzeczenie się siebie wzajemnego, jednocześnie przyrzekali, że będą szanować siebie wzajemnie. Umacniać i szerzyć nabożeństwo do Bogu Rodzicy Dziewicy. I dalej te jasnogórskie ślubowania, 9 przyrzeczeń
złożonych przez naszych przodków, stały się programem całej pracy Kościoła w Polsce. Najpierw przez te 9 lat Wielkiej Nowenny, po kolei każde przyrzeczenie w jednym roku, księża biskupi w swoich diecezjach, ale również księża proboszczowie, wikariusze podczas kazań, każde z tych przyrzeczeń omawiali. Było analizowane w Kościele Polskim. I te jasnogórskie przyrzeczenia są nadal aktualne. Ksiądz prymas wierzył, że przez nie uratuje wiarę narodu. I jest takie kazanie, które wygłosił po powrocie z uwięzienia. Pojechał wówczas wprost na Jasną Górę. 2 listopada 1956 roku miał słowo, które wygłosił do wiernych w sanktuarium jasnogórskim, do tych, którzy zgromadzili się wieczorem, więc o godzinie 19. W tym przemówieniu padły słowa nawiązujące do ślubowań jasnogórskich, bo księdza prymasa na ślubowaniach nie było na Jasnej Górze. Uwięziony w Komańczy przyrzekał przed ołtarzem podczas uroczystej sumy, ale uczynił to samotnie. Natomiast to jego przemówienie, te pierwsze słowa świadczą o tym, jak on rozumiał śluby jasnogórskie. I powiedział wówczas tak: naród polski, który jest narodem o wysokiej inteligencji, nawet w duszy analfabety i w duszy wieśniaczej, odczuł, w jak tragicznym położeniu znajduje się świat. Czyli śluby były w tym momencie wygłoszone według księdza prymasa w tragicznym położeniu, w którym znajduje się świat. I naród polski to odczuł. Dlatego zaczął mocniej zmagać się w sobie, szarpać wewnętrznie, szukać nowego. Ta duchowa szarpanina narodu wypowiedziała się w krzyku, który z Jasnej Góry rwał się w niebo z piersi kapłańskich. Dotychczasowe budowanie, choćby nam imponowało stertą kamieni pnących się wzwyż, nie da się już utrzymać. Nie ostoi się burzącej fali. Szukamy ratunku. Właśnie ta pieśń ratunku tu była wyśpiewana. I do tego budowania Królestwa Bożego w Polsce kardynał Wyszyński zachęcał wszystkich. Już we wspomnianym przed chwilą przemówieniu wskazywał na miłość. I na tym pojęciu miłości chrześcijańskiej chciałam się zatrzymać. Ta miłość według księdza prymasa miała być początkiem wszelkiego budowania w Polsce i wszelkich przemian. I mówił, że potrzebna jest prawda, wolność, sprawiedliwość człowiekowi, że to te wartości są potrzebne, ale każda z tych wartości musi być dopowiedziana przez miłość. I teraz cytat z tego przemówienia. Kto myśli, że te trzy potęgi, czyli prawda, wolność, sprawiedliwość, zdolne są wyczerpać istotę człowieczeństwa, myli się. W człowieku jest jeszcze jedna siła przedziwna, ciała i ducha, która niesie go na skrzydłach społecznego dążenia jednych ku drugim. Jest to siła miłości. Prawdziwa odbudowa i przebudowa społeczna zacznie się wtedy, gdy sprawiedliwość serca dostanie i namaszczona będzie miłością, kiedy każdy kodeks życia publicznego będą przeniknięte duchem miłości. Mówił to również ksiądz prymas w późniejszych czasach po milenium, kiedy ogłosił społeczną krucjatę miłości. Coraz więcej się mówi o tym programie, mówiło teraz przed beatyfikacją. Tam przede wszystkim uczył ksiądz prymas całe społeczeństwo, jak żyć, żebyśmy byli narodem, który kieruje się przede wszystkim miłością na co dzień, w tych drobnych czynach. Wzywał ksiądz prymas w ten sposób do obrony zagrożonej miłości w narodzie, żebyśmy byli jednością, żeby nie było w naszym narodzie krzyków, podziałów. Tak pragnął. I wzywał do wyrobienia w sobie kultury serc, kultury bycia, kultury mowy, słownictwa, języka, do czynów charytatywnych, dobroci i miłosierdzia. To społeczna krucjata miłości.
kolejny jakby etap w kształtowaniu postaw narodu polskiego. Bardzo ważne jest to doświadczenie Kościoła polskiego czasów prymasa Wyszyńskiego. Dodam, że prymas tysiąclecia był przekonany, że to królowanie Chrystusa w Polsce nastąpi przez stawiennictwo Bogu Rodzicy, która dana jest narodowi polskiemu jako pomoc i obrona. Te słowa, że Maria jest dana narodowi polskiemu jako pomoc i obrona, pochodzą z mszału rzymskiego i ksiądz prymas bardzo często powracał do nich. I teraz chciałam na zakończenie popatrzeć jeszcze, jakie jest doświadczenie tego czasu. Czasu Kościoła prymasa Wyszyńskiego, Kościoła w Polsce. Kościoła za żelazną kurtyną. Z tego prymasowskiego wołania o budowanie Królestwa Bożego w Polsce płynie bardzo wiele świateł dla nas na teraz, na przyszłość. Pozostało po nim doświadczenie Kościoła, który nie jest wypierany na peryferię życia. To wystarczy popatrzeć na śluby jasnogórskie, milenium w Polsce, msze milenijne przy katedrach. Kościół nie był wypierany na peryferię życia. Był Kościołem silnym wiarą. To jest zwycięstwo, które zwycięża świat, wiara nasza. Był Kościołem silnym ufnością. Dawał ludziom nadzieję do przetrwania tych trudnych przeciwności. Bo wszystkie systemy przeminą, a nauka Chrystusowa trwa. To Kościół, który wychowuje, kształtuje postawy, uczy przebaczenia, jest silny mocą nauki o miłości nieprzyjaciół. Kształtuje ciągle nowych głosicieli Ewangelii, którzy są żywymi świadkami, dają świadectwo swoim życiem. Ja poznałam wielu świadków, którzy mówili, że pamiętali tę naukę księdza prymasa. Do nas przyjeżdżają dawni akademicy z Kościoła Świętej Anny, wychowani na tym nauczaniu, zaangażowani w życie Kościoła i w życie społeczne współcześnie. I teraz na koniec cytat, który ksiądz prymas mówił o tym świadectwie świadków. I mówił to podczas kazań świętokrzyskich, tych sławnych, słynnych w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie na początku lat 70. Musimy mieć poczucie odpowiedzialności za wewnętrzną prawdziwość swoich słów, za ich realizację. Musimy być świadkami głoszonych przez nas słów Chrystusowej prawdy. To najważniejsze w nauczaniu, żebyśmy sami rozpoczęli głosić Królestwo Chrystusowe, zaczęli je budować od siebie, od swojego życia osobistego i od tej prawdziwości słów, żeby za słowami szły nasze czyny. I dalej z tego przeczytam jeszcze kolejny fragment z kazań świętokrzyskich. Ważną rzeczą jest, aby być jak najbardziej autentycznym, rzeczywistym, aby posługiwać się słowami wyrazistymi, pełnymi treści, które chronią nas od fikcji. Wiele jest pustych słów w obiegu współczesności. Posługujemy się wprawdzie bardzo szlachetnymi w swoich zamierzeniach programami. Ekumenia, dialog, pluralizm, ale w posługiwaniu się tymi pojęciami na jakimś odcinku nie jesteśmy całkowici, pełni, wyraziści, czytelni. Tak iż druga strona pyta często, czy to jest taktyka, czy wyznanie. A ludziom potrzebne jest wyznanie Boga przed ludźmi bardziej niż taktyka dialektyczna, ekumeniczna, dialogowa czy pluralistyczna. Królestwo Boże prymas Wyszyński przypominał, że zaistnieje wtedy, jeśli sami wprowadzimy prawa Boże najpierw w nasze życie osobiste, jeśli każdy z nas, każdy chrześcijanin powróci do zasad ewangelicznych, zadba o dobro bliźnich. Prymas tysiąclecia sam pokazywał, jak to realizować w konkretnym czynie, w uczynkach, gdy przebaczał, nie trzymał urazy i nie żywił zawiści. W więzieniu 1 stycznia 1954 roku napisał słowa, którymi chciałam zakończyć. Pragnę zachować Treugadei, pokój Boży,
ze wszystkimi. Odnawiam najlepsze swoje uczucia dla wszystkich ludzi, dla tych, co mnie teraz otaczają najbliżej i dla tych dalekich, którym się wydaje, że decydują o moich losach, które są całkowicie w rękach mego Ojca Niebieskiego. Do nikogo nie mam w sercu niechęci, nienawiści czy ducha odwetu. Pragnę się bronić przed tymi uczuciami całym wysiłkiem woli i pomocą łaski Bożej. Dopiero z takim usposobieniem i z takim uczuciem mam prawo żyć, bo tylko wtedy życie moje będzie budowało Królestwo Boże na ziemi. I niech to pozostanie wskazówką i dla nas. Dziękuję Panu bardzo.